Witajcie, moi drodzy. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj znowu widzimy się na portalu Liches, gdzie przedstawię dla Was już przedostatnią figurę. Mam nadzieję, że początek roku szkolnego miał się udany. A jeżeli już nie chodzicie do szkoły, to że macie dużo siły po wakacjach. Dobrym zajęciem, zwłaszcza właśnie rozwijającym pamięć, są szachy, więc chciałem Was zachęcić do uprawiania tego fajnego sportu. Więc przechodząc już do meritum, dzisiaj zajmiemy się królem. Jak zawsze zacznę od tego, że przejdziemy do narzędzia, edytor pozycji. I teraz mamy pozycję startową. Króla mamy tutaj. Tuż obok królowej. Zaznaczyłem to teraz na zielono. Teraz pozwólcie, że chwilowo zniknę z ekranu i zajmę się po prostu omawianiem tego, co jest na szachownicy. Więc pozwolę sobie wyczyścić teraz szachownicę, ale zanim ją wyczyszczę, to powiem, że biały król stoi na czarnym polu, a czarny król stoi na białym polu, czyli na odwrotnych polach zaczynają, niż mają kolor odpowiedni. I to jest linia E. Tak jak powiedziałem, teraz wyczyszczę szachownicę. Z królem jest w miarę prosta sprawa, ponieważ król rusza się tak samo jak królowa. Przy czym tylko jedno pole, więc król może się ruszyć tak, jakby naokoło siebie. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że król może ruszyć po całej szachownicy, ale jednej rzeczy mu nie można zrobić. Pomiędzy królem jednym a drugim musi być chociaż pole przerwy, bo króle nie mogą się spotkać na szachownicy. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Musi być co najmniej jedno pole różnicy między nimi. Pery mogą iść wszędzie, a nie że. A jeżeli po prostu stoją przy sobie, to tak nie można, tak ci komputer nie pozwoli zrobić, bo takiego ruchu nie można wykonać. Rusza się. Po prostej minął. Po prostej. Po prostej jak i na ukos. Król
Bije po skosie. Jak i również na prosto, też o jedno pole. I podobnie jak większość figur poza skoczkiem, nie może przeskakiwać przez figury. Z królem jest tylko taka sprawa, że celem gry w szachy jest danie mata królowi. W ogóle wytłumaczę teraz pojęcia mat i szach. Pojęcie szacha to jest wtedy, kiedy król jest atakowany, powiedzmy, przez wieżę. I teraz król nie ma innego wyjścia, jak się ruszyć. Jeżeli król jest atakowany, to tylko i wyłącznie może się albo ruszyć sam, albo tak jak tu pokażę na przykład, można też, o tutaj dla przykładu podam królówkę, może się zasłonić, ale w momencie jak jest szach, to musimy zareagować na tą groźbę. Albo uciekając, albo zasłaniając się. I właśnie o to chodzi w szachach, żeby króla najpierw szachować, a potem zrobić mu tak zwanego matę. Teraz pokażę wam, na czym polega na przykład mat. Takim najprostszym matem to jest mat, powiedzmy, królówki i wieży. Więc jeżeli tutaj jest linia, gdzie jest atakowany, to on nie może się ruszyć na tej linii. Nie wolno mu się ruszać po tej linii, bo jest zablokowany. Po tej linii też nie może się ruszyć, bo jest blokowany, więc tylko ma wyjście na przykład tu. W momencie, jak ja się ruszę, powiedzmy tu, to król jest tu odcięty, więc nie ma innego wyjścia, tylko rusza się tu. Bo nie jest nigdzie atakowany. Teraz ruszę królową, żeby mu odciąć jeszcze więcej pól, na przykład tu. Widzicie? Tu jest odcięty. Teraz może się ruszyć tylko. Czy teraz może się ruszyć tylko w tym kwadracie? Tu albo tu. Powiedzmy tu. Tu nie może, bo tu jest szach od wieży. No to może jedynie się cofnąć. Ja teraz, powiedzmy, chcę mu odciąć jeszcze więcej pól i robię mu tak. Znowuż go odcinam jeszcze bardziej. Musi się cofnąć. Później ja odcinam go jeszcze bardziej. I król w takim przypadku może się poruszać tylko po tej linii. Może ewentualnie tu jeszcze się ruszyć. Ale w następnym ruchu, jeżeli zrobimy taki ruch, to król nie ma ucieczki. Jest atakowany. I wtedy mamy tak zwanego mata, czyli koniec gry. Do takiej sytuacji w szachach trzeba doprowadzić, żeby był koniec gry. Żeby król nie mógł się ruszyć i był atakowany. Dojdziemy do tego, w jaki sposób matować, jakie są najpopularniejsze maty, to zapraszam do następnych odcinków. Możemy mieć do czynienia w szachach również z sytuacją, kiedy król nie może się ruszyć, czyli nie ma ruchu, ale nie jest pod szachem.
wtedy to jest tak zwany pat. Pat się uznaje jako remis, bo wtedy znaczy, że król się wybronił przed szachem, natomiast nie jest w stanie sam sobie poradzić, wiadomo, z tyloma figurami, więc uznaje się to sytuację jako remis. Zaraz jeszcze raz pokazuję. Król nie może się ruszyć tutaj po tej linii, ponieważ jest odcięty. Nie może zbić tego pionka, ponieważ ten pionek jest tak jakby chroniony przez tą wieżę. Dlatego nie może zbić tego pionka. Nie może się ruszyć również tu, ponieważ tutaj ma odcięte przez drugą wieżę. Więc to mamy przykład pata. Pat. Nie mylić się. Tam był mat, a tu mamy pat. Podobne słówka, ale zupełnie co innego znaczą. Jeżeli masz pata, to a grasz na przykład, tak jak w tym przypadku, królem, to możesz uznać, że wygrałeś partię, ponieważ pat, jeżeli jest prawidłowo prowadzona partia, nie powinien się przytrafić. Natomiast nieraz się przytrafia, ale to będzie przy analizie konkretnych zadań szachowych i partii, więc wtedy to zrozumiecie najlepiej. Przejdę też do sekcji z ćwiczeniami, jeżeli chodzi o pat. Widzicie? Tutaj macie dokładnie wyjaśnione, na czym polega pat. I przechodzimy do ćwiczenia. Tutaj odcinamy króla, więc mamy pat. Ale z punktu widzenia mówię drużyny, która atakuje, czyli w tym przypadku białych, to jest przegrane. To jest przegrana pozycja, ponieważ no, pat to jest remis, a mamy mieć wygraną pozycję. Co prawda tutaj z tymi figurami nie wiem za bardzo, jak można by inaczej postąpić, natomiast no. Czekajcie. A tu jest pan. Okej. Okay. Widzicie, odcięty jest tu i tu, ale nie jest sam atakowany. O to właśnie chodzi. I w takim układzie czarny jest górą. To jest tak zwany, jak to się mówi, zwycięski remis. Zobaczymy następny przypadek. Widzicie? Tutaj jest ta sama sytuacja, tylko koń sam nie jest atakowany król, ale nie może się nigdzie ruszyć. Dlatego mamy pata. Przestudiujcie ostatnie trzy sytuacje i na pewno to posunięcie nie będzie stanowiło dla was problemu. Ruchem specjalnym króla i wieży jest tak zwana roszada. Mamy dwa rodzaje roszady. To jest jedyny ruch, w którym biorą udział dwie figury. Roszada krótka wygląda następująco. Król ze swojego pola, na którym stoi, czyli z linii E, idzie na pole G. Czyli tutaj obok wieży, a wieża przeskakuje nad nim. To jest tak zwana roszada krótka, którą robimy w stronę lewą. Jest jeszcze roszada długa. Robimy w ten sposób, że
Dojeżdżamy wieżą do króla i przeskakujemy nad wieżą królem. I tu mamy roszadę długą, tak zwaną. Przy czym roszada długa jest bardziej niebezpieczna, ponieważ tutaj nie mamy pionków, znaczy nie bronimy pionków. Te pionki są łatwym celem do ataku. Natomiast tutaj nie możemy zbić pionków tak prosto, więc się trudniej dostać do króla, więc zdecydowanie lepszym wariantem jest roszada krótka i właściwie celem fazy otwarcia jest właściwie doprowadzenie do roszady. Taka jest taktyka najpopularniejsza, chyba najsłuszniejsza też na początku gry, żeby nie popełnić właśnie błędu, doprowadzić do roszady, żeby była roszada. Pokażę jeszcze raz. Żeby była roszada, tego te dwa pola muszą być puste. Zresztą tak samo po tej stronie. Te pola muszą być. Muszą być puste, nic tu nie może stać. I wtedy robimy tak zwaną roszadę. Czyli ruch, który właściwie zabezpiecza nam króla w takim zameczku. Dlatego po angielsku się to nazywa castling. Castle. Co robisz? Castle, czyli zamek. Zamek dla króla. No logiczne. Wieżyczka i obronna pionka. Jak zwykle to posunięcie też sobie możemy przećwiczyć. Tutaj już w ruchach średnio zaawansowanych. Widzicie, tutaj możemy wykonać roszadę. Ruch króla. Król podchodzi i wieża jest. Tutaj wykonujemy tak zwaną długą roszadę. Król podchodzi, tylko że w innym miejscu. I teraz jest proste zadanko, co zrobić, żeby król mógł wykonać roszadę. Tak, trzeba ruszyć koniem, bo nie może nic stać po drodze. Tutaj też musimy usunąć figurę. Widzicie, trzeba pousuwać sobie figury. Teraz, żeby robić długą roszadę, to musicie usunąć te figury. Najpierw trzeba pionek ruszyć, a później całą resztę. Ale może te ćwiczenia zrobicie już sami. Ale jeszcze w tym ćwiczeniu wam jednak pomogę. Trzeba tak. Powiedzmy.
A widzicie, tu jest wskazana bardzo ważna zależność, że tutaj już nie możemy zrobić roszady, ponieważ wieża wykonała wcześniej ruch. To jest bardzo ważny aspekt tego posunięcia, że nie można że możesz wykonać roszadę pod warunkiem, że żadna z figur, która brała w tym udział, czyli ani król, ani wieża, że wcześniej nie ruszyły. Nie możesz robić roszady, jeżeli pola są pod szachem. Musisz ewentualnie zablokować. Potem zrobić roszadę. Teraz chciałem tylko zaprosić Was na, jak zwykle, na część poświęconą ćwiczeniom z królem, bo wtedy zobaczycie najlepiej, jak się rusza. Więc przechodzimy do części z ćwiczeniami. Przepraszam. No to nie tu. Podstawy gry. I teraz mamy naszego króla. Zapraszam do ćwiczeń. Jak widzicie, król zbije o jedno pole we wszystkich kierunkach. To jest, myślę, że na tyle proste i intuicyjne, że zostawię Was z tym ćwiczeniem. Ostatnim zadaniem, bo to jest prosta sprawa. Więc zapraszam na następny filmik. Zachęcam do subskrypcji i do komentowania. Mam nadzieję, że się widzimy na moim kanale. Zapraszam również na swojego Facebooka. Link w opisie. Znajdziecie go pod tą samą nazwą co kanał. Dobra perspektywa. Więc spotkamy się za niedługo. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Zachęcam do zostawienia komentarza, subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć.